Cześć, dzisiaj idę do Action. Pokazały się na półce opony rowerowe firmy Wolford. Postanowiłem je sprawdzić, przetestować, zobaczyć jak funkcjonują w rowerze. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Jak widać pakowane są luzem lub w kartoniku. Wyglądają estetycznie, głębokość bieżnika budzi zaufanie. Opony posiadają dodatkową warstwę gumy, tak zwana funkcja antyprzebiciowa. To jest ta czerwona warstwa gumy pokazana na opakowaniu. Grubość tej warstwy gumy 3 mm. Podejrzewam, że zastanawiacie się, czy tak mocno spakowana, sprasowana opona w transporcie potrafi powrócić do swoich kształtów i zachować parametry techniczne. Muszę przyznać się, że też miałem takie wątpliwości, ale cóż, zobaczymy jak to wszystko dalej się potoczy przy zakładaniu opony i w dalszej jeździe rowerem. Rozpakuję teraz oponę i nadam jej właściwy kształt. No nieźle, sprasowana jest nieźle, tak właściwie to nie przypomina opony rowerowej. Ale cóż, prawda jest taka, że tak sprasowana opona mniej zajmuje miejsca i można ją lepiej upakować w transporcie. To są paski oblaskowe z obu stron opony, o których zapomniałem powiedzieć na wstępie. Usunę teraz opaski i nadam właściwy kształt oponie. Jest coraz lepiej, opona wyprostowuje się do właściwego kształtu. Jeszcze parę wyprostowań, tych zagięć i zobaczymy co dalej będzie widać. No dobra, opona okrągła jest, ale pogięta również jak widać jest. Jest załamanie. Deformacja. No zobaczymy, co dalej z tym się da zrobić, jak założę oponę do roweru. To jest stara opona wytarta, którą wymienię na nową. Oto nowa opona do porównania, którą spróbuję założyć. Zwracam uwagę przed wymianą, żeby ustawić dobrze rotację opony, która jest opisana na bieżniku, z boku bieżnika. O właśnie w tym miejscu. Widoczna strzałka wskazuje kierunek rotacji opony. Demontuję teraz koło i przystępuję do wymiany tej opony. Żeby zaoszczędzić czasu, przyspieszę prędkość filmu. Stara, zużyta opona zdjęta. Założę teraz nową oponę. Pamiętajcie, aby przy zakładaniu nowej opony dobrze ułożyć dętkę w jej wnętrzu. Dobrze ułożona dętka powinna skutecznie wyprostować oponę. Dopompuję teraz wstępnie powietrze oraz je spuszczę i następnie jeszcze raz sprawdzę ułożenie dętki. Thank you.
Dopompuję teraz powietrze do właściwego stanu i założę koło do roweru. Zobaczcie, tak to po prostu wygląda. Opona przypomina oponę. Wygląda całkiem przyzwoicie. Zakładam koło. Zobaczcie, jak to wygląda. Po założeniu koła od razu widać nierównomierne nałożenie paska odblaskowego. On tak troszeczkę balansuje w trakcie obrotu koła. Natomiast ona jeszcze ma takie delikatne deformacje, które wynikają z jej mocnego spakowania w transporcie. Dla porównania sprawdzę jeszcze nałożenie paska w starej oponie firmy Michelin. Zobaczymy, jak on jest nałożony. Od razu widać, że również nie jest on równo położony. Jak dla mnie nie ma to większego znaczenia, pasek powinien pełnić funkcję odblaskową. Po założeniu opony na przednie koło postanowiłem założyć również taką samą oponę na tylne koło, aby sprawdzić i przetestować komplet opon. Po nakręceniu dalszej części filmu przyjechałem tym rowerem 40 km w celu właściwego ułożenia opon. Zobaczymy, jak to wygląda. W trakcie jazdy zwróćcie uwagę na środek bieżnika, układa on się równomiernie, nie balansuje na boki do kierunku jazdy. Opony dobrze trzymają się drogi i utrzymują stabilnie kierunek jazdy. Przy ułożeniu kamery z boku koła również widać, że opona pracuje równomiernie. W trakcie jazdy widoczne jest balansowanie paska odblaskowego w stosunku do osi koła. Jest tak dlatego, ponieważ pasek nie jest równomiernie nałożony w trakcie produkcji na oponę. Osobiście uważam, że taki szczegół techniczny nie powinien być przeszkodą w używaniu takiej opony. Warto dodać, że tworzywo, z którego wykonana jest opona, jest miękkie i dobrze przylega do drogi. Słuchajcie, to chyba tyle. Osobiście polecam opony, spełniają moje oczekiwania, w szczególności jakość wykonania oraz stosunek jakości do ceny. W trakcie krótkiego używania tych opon, opony dobrze ułożyły się i jest ok. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.